że będzie tutaj naprawdę bardzo fajnie, jak już kurde takie. Coś się tam rozjechało? A no czasami tak pewnie jest, już pewnie jest okej, co? Czy nie? Dobra, czasami kurczę coś zacina. Dobra, siemanerko wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie przejdziemy przez Cyphera, przejdziemy sobie przez Blaze'a, przejdziemy sobie przez podsumowanie tego, co się dzieje na świecie krypto. Więc Kamilo, jeżeli masz ochotę, to zacznij, zobaczymy, co tam na Cypherku słychać. Dobra, zaczniemy w takim razie od Cypherka. Ja wam tylko powiem kilka informacji w ogóle, gdzie się logować do Cyphera i jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o Cyphera. Jeśli chodzi o naszego Cypherka, ja będę już tak zdradniał i tak dalej, bo uwielbiam to narzędzie, rozwalam to z każdej strony, jak się tylko da, i tylko po to, żeby po prostu pomóc sobie, pomóc wam, jakby móc to przekazywać dalej. Myślę, że na tyle czasu, co na to poświęciłem, naprawdę już mogę coś powiedzieć. Więc jakby tak, wchodzimy sobie na Harmonixa. Udostępnij tylko ekranik. Proszę, a, ty, kurczę, dobra. Czekaj, ekran. Udostępnij ekran. Ekran. Okej, dobra, przepraszam was. Proszę was, jeszcze raz. I tu. Wszystko jest tak? Widać wszystko, no. Okej, dobra, to tak. Wchodzimy sobie na Harmonixa, żeby wejść na Cypherka. Wchodzimy sobie tutaj na samej górze Cypher, Strategies. I mamy naszego Cypherka. Siema, siema. Cześć Krystian, cześć. O kurczę, coś mocno przycina, ale tu nic, damy radę, to nie jest żaden problem, dużo więcej po drodze jakby może być gorszych, trudniejszych sytuacji, więc jakby to nie jest żaden problem, czy troszkę nic, nie? Okej, okay. Ale jeśli chodzi o Harmonixa, czyli wchodzimy do strategii z Cypher i tak naprawdę mamy już nasze układy harmoniczne. Możemy sobie je zagrywać. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień w ogóle, te, które ja dzisiaj zagrałem, 3M15, więc ja już je dzisiaj sobie rozegrałem i no i po prostu jedna pozycja już się odpaliła, więc pewnie. I teraz tak, mamy cztery interwały czasowe, M5, M15, M30 i H1. Tak naprawdę interesują nas tylko jedne rzeczy. Miejsce wejścia, czyli żółta linia, miejsce zabezpieczenia naszej pozycji, czyli tej straty, to jest czerwona linia i trzy profity, które są oznaczone białymi liniami. I tak naprawdę musimy wiedzieć tyle, ale żeby wiedzieć wszystkie szczegóły tego, jak się zagrywa tego Cyphera i tak dalej, warto wejść sobie na GoLeva. Kamil Lewandowski, czyli jeden, jak dla mnie topowy w firmie edukator, to znaczy trader, który po prostu uczy tego, tak, wyciąga statystykę i tak dalej. Zresztą robimy tą statystykę, pomagamy sobie i działamy, badamy to narzędzie. Więc on nagrał 5 filmów jakby opowiadających o całym Cypherze oraz 2 filmy, w którym odpowiada na wasze pytania. Więc jak to wygląda? Wchodzimy sobie na Favorite Session u Kamila Lewandowskiego. I tak, pierwsze dwa, czyli najnowsze filmy. O, widzę, że podmieniał. Ostatnio jeszcze było inaczej. Więc tak, mamy oficjalną prezentację Cypherza. Tak? Następnie mamy statystykę, mamy wszystko, co musisz wiedzieć o Cypherze, czyli już jest wszystko ułożone po kolei tak, jak powinniśmy to oglądać. Ostatnio było troszkę jeszcze odwrotnie. I dopiero potem mamy pytania. Część pierwsza, pytania, część druga, więc jakby warto sobie wejść na to, nawet obejrzeć to raz, dwa razy. Jest to bardzo łatwe, nie jest to trudne i tak dalej, ale czasami przez kilka godzin oglądania, czy ogląda te 2-3 godziny i tak dalej, to jakaś informacja może odejść i tak dalej, więc warto sobie to obejrzeć. I teraz tak, jak to wyglądało, jeśli w ogóle chodzi o wczorajszy dzień, bo powiem wam, że właśnie na tym chcę oprzeć swoją dzisiejszą rozmowę na temat Cyphera. I teraz popatrzcie się, ten dzień wygląda w ten sposób, że mamy dwa razy pozycje, które osiągnęły TP2 i dwa razy pozycje, które osiągnęły stop loss. I tak naprawdę stop loss daje nam minus 1%, bo jedna pozycja jest zaliczana 1%, więc w tym momencie mamy minus 2% przy stop lossach, ale mamy dwie pozycje, które osiągają take profit drugi, więc tak naprawdę mamy 2% zysku, czyli jedna pozycja nam odrabia straty tych dwóch pozycji. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że jeszcze mamy opłaty handlowe, więc będziemy i tak minimalnie na minusie, ale druga pozycja nam robi kolejne 2%, więc jakby mamy 4% zysku, 4% zysku z zyskowej pozycji, 2% straty z stratnej pozycji, w sumie sumarycznie mamy
2% zysku, jeśli chodzi o granie do TP2. I teraz w ogóle powiem Wam, jak już mamy w tym momencie w miesiącu marcu. Mamy dzisiaj wtorek, tak? Wtorek. W tym momencie my już mamy 4% zysku na Cypherze w skali miesiąca. I zostaje nam jeszcze 2,5 tygodnia do końca miesiąca. Bo teraz patrzcie, mam cały przyszły tydzień i cały tydzień za 2 tygodnie i plus 3 dni, plus dzisiejszy dzień, bo jeszcze pozycje się nie rozegrały, z dzisiejszego dnia, więc mamy mnóstwo czasu do tego, żeby do końca miesiąca tego Cyphera dograć i chciałem Wam pokazać jeden z pomysłów, który według mnie można fajnie sobie rozważyć na Cypherze. I teraz popatrzcie się. Każdy z, ja na spotkaniach, które robiłem odnośnie Cyphera, zawsze mówiłem jedną rzecz. Ustalajcie swój plan tradingowy w oparciu o Waszą historię i o Waszą statystykę. Czyli jakby wcześniej, jak ja błąd popełniałem, popełniałem błąd taki, że pierw ustalałem sobie mój trading plan, czyli mówiłem, ja chcę zarabiać 5%, nie wiem, czy tam 10% w skali miesiąca, tak, to będę zagierał codziennie jedną pozycję 1% i tyle, na przykład, nie? Albo przy dwóch pozycjach stratnych wychodzę z rynku, albo coś tam, nie? I chciałem Wam powiedzieć, że to jest ok, bo można jakby sprawdzić, jak to się będzie cały czas zmieniało, ale jakby to, moje podejście do rynku się troszeczkę zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że mając statystykę z wielu miesięcy, marzec, luty, styczeń, grudzień i tak dalej, doszedłem do wniosku takiego, że jakby nasz plan tradingowy można opierać o troszeczkę inne wartości, moim zdaniem. I teraz patrzcie się, jeśli na przykład w miesiącu grudniu, grając do TT2, grając tylko i wyłącznie do TP2, robilibyśmy 12% zysku w skali miesiąca, grając wszystkie pozycje i tak dalej. W styczniu byśmy robili powiedzmy 12% i w lutym zrobiliśmy 8% i tak dalej. No i teraz mamy marzec, który się rozgrywa. To co można fajnego zrobić, żeby troszeczkę się też zabezpieczyć? I teraz popatrzcie się. Możemy zrobić też w ten sposób, że jak mamy sobie 4 tygodnie, tydzień pierwszy, dobra, od razu to, bo mogłem to przygotować wcześniej, nie ukrywam, ale nie chciałem. Tydzień drugi. Spoko, będzie na żywo. By limit, coś się odpaliło. Euro CHF zdecydowanie, myślę, że tak. I teraz patrzcie się, mamy 4 pozycje, które 4 tygodnie, tak? Czyli każda jedynka będzie każdym tygodniem, nie? I teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdybyśmy podzielili, w każdym tygodniu zrobili 2,5% zysku, a razy 4 daje nam to 10%. Teraz mamy dwie możliwości ograniczenia naszego planu tradingowego. Możemy robić w ten sposób, że gramy wszystkie pozycje od poniedziałku do piątku i totalnie się niczym nie przejmujemy, ale tak naprawdę możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Robimy 2,5 albo 3% w skali tygodnia, czyli tak naprawdę, jak widzicie, dzisiaj byśmy praktycznie mogli mieć już tydzień handlowy nasz zakończony. Dlaczego? Dlatego, że już mamy w tym momencie 2% na plusie, no i teraz odpaliła się jakaś pozycja, tak, wbijamy na przykład do 4%, czy tam, nie wiem, jednego stopa, jeden take profit i mamy 3% zysku i tak naprawdę możemy zakończyć nasz tydzień handlowy na koncie realnym. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przestawać robić statystykę i mieć wywalone zwrotki, chociaż jeśli ktoś by chciał, mógłby tak mieć, ale na przykład można mieć drugie konto, tak? I możemy na przykład wtedy zacząć handlować w drugim koncie, albo na przykład na jednym koncie obrać sobie taką statystykę, czy taką strategię, a na drugim taką i tak dalej. I moim zdaniem bardzo fajnie jest to, że możemy dywersyfikować to, albo jeśli na przykład odczuwamy taką potrzebę, możemy zmniejszyć nasze ryzyko. I powiem Wam, że naprawdę możemy pokombinować sobie tutaj w bardzo fajny sposób, ale w momencie, kiedy mamy na czym oprzeć nasze dane. Bo też musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jeśli założymy sobie, że na przykład będziemy chcieli w naszym tygodniu robić na przykład 2,5% zysku, to nam da skutecznie powiedzmy 10% w miesiącu i tak dalej, to może być jakiś tydzień, który da nam stratę. Może być coś takiego, że na przykład zrobimy 2,5%, nie będziemy grać, a na przykład jeden tydzień zrobi 16%, tak jak to zrobiło w miesiącu lutym. Myślę, że też mógłbym Wam pokazać, tylko czekajcie, bo był jeden taki tydzień w miesiącu lutym, który zrobił, przepraszam, 12% zrobił w miesiącu lutym i to było mega, czekajcie. Dla mnie to było naprawdę
super, bo to pokazuje to, że czasami może być 3 tygodnie z rzędu, czy tam 2 tygodnie z rzędu minusowe, tak? Potem jeden tydzień zrobi nam robotę dobrą i dopiero potem, nie wiem, ostatni tydzień nam potrafi to po prostu troszeczkę z... Wam pokażę i to ma tydzień drugi. Właśnie, to jest ten internet, który dzisiaj mówi coś. Nie, no powiem ci, że jak wiesz, że jak jest streaming włączony, no to bardzo dużo internetu się zabiera, Ale spoko, ale nie przerywa, nie? Wszystko nie? dobre. Nie, przerywa. Czekajcie, co powiem, że coś mi tutaj nie gra. Ty masz taką bazę danych, że tutaj idzie się zgubić po prostu. Tak, ja tego mam bardzo dużo. To jest w ogóle to jest nowy Excel, który właśnie robię, poświęciłem. Ja jechałem właśnie do Dębicy i tworzyłem go i tak dalej. I luty drugi tydzień. Poczekajcie, już zobaczymy. To nie jest ten tydzień w lutym. To nie jest ten tydzień w lutym ale tam robił ten tydzień w lutym. Tak, patrzcie się. Tygodniowa statystyka z lutego, z dokładnie 3 tygodnia lutego. Zobaczcie, 12% zrobił w lutym. Szczytowy moment w lutym było 16% grając TP2. 16%. I teraz dla mnie głupotą byłoby wychodzić tak bardzo ponad na przykład tą średnią, gdzie miesięcznie robimy powiedzmy 10-12% zysku. I na przykład jak mamy taki tydzień, gdzie wchodzimy na 16%, czy nawet na 13%, to dla mnie do końca miesiąca można zakończyć handel i już w ogóle nie handlować, bo jesteśmy już dużo powyżej statystycznej, gdzie po prostu zagrywamy. Więc wtedy naprawdę wyniki były niesamowite. 12% grając TP2, ale popatrzcie się, co by było grając TP3. 19%. Tylko dlaczego dla mnie osobiście TP3 jest bardzo ryzykowne? Dlatego, że jeśli ktoś nie gra przesuwanego stop lossa lub trailing stop lossa, to w tym momencie czasami może być nawet 12 i 13 pozycji stratnych z rzędu, jakąś pozycję TP3 i to jest duży minus. Myślę, że jeśli chodzi o kont, jeśli byśmy sobie zagrywali, myślę, że opcja jest bardziej prawdopodobna do zagrywania. Chociaż mówię, ja już bym nie ryzykowałbym tak bardzo, to już ewentualnie, jeśli ktoś chce zagrywać TP3, to grać Twin Trading, który jest na zasadzie TP2, TP3. I to jest naprawdę fajne, bo on ma przeważnie statystykę, przeważnie pomiędzy TP2 a TP3, pomiędzy takimi wynikami, no to jest dzisiaj jest jeszcze niepełny miesiąc, więc pokażę Wam to na miesiącu lutym, jak to było. W miesiącu lutym mamy także mamy TP2 8%, TP3 dało nam 9%, a TP2, TP3 Twin Trading dało nam 8,5% i to też nie jest głupi sposób na rozgrywanie, aczkolwiek też trzeba mieć statystykę, bo jak zobaczymy sobie, co się działo w miesiącu styczniu, to akurat nie to takie rozegranie było słabsze dużo, a w miesiącu grudniu w ogóle było chyba bardzo słabo, bo w grudniu pozycje w ogóle nie osiągały TP3 praktycznie, więc jak wygrając do TP3 mieliśmy minus 22%, więc granie Twin Tradingu TP2, TP3 daje minus procent, minus 5%, więc jakby styczeń, luty, marzec już wychodzi spoko, ale no powiedzmy, że my mamy za krótki okres czasu statystyki, żeby już podejmować też takie drastyczne kroki, chyba że ktoś po prostu jest na tyle taką osobą, że jest w stanie zaryzykować, albo nie wiem, robię sobie kolejny egzamin gdzieś i tak dalej i jestem skłonny zaryzykować, nie wiem, ja już w tym momencie się nie bał, dlaczego mam 4 egzaminy, które robię, które mam na plusie. 4 egzaminy, które mam na plusie, więc jakbym 5. egzamin mógłbym ryzykować już i tak dalej, więc prawdopodobnie tak będzie, że tak zrobię, aczkolwiek jeszcze nie podejmowałem decyzji, więc jakby pamiętajcie o tym, że możecie sobie robić w ten sposób, że nie zmieniacie sobie w ogóle swojego trading planu, gracie sobie od poniedziałku do piątku codziennie wszystko, jak idzie, jaki będzie wynik, taki będzie wynik. Ale na przykład czasami możecie sobie zrobić to w ten sposób, że pierwszy tydzień, na przykład, nie wiem, pierwsze 2 tygodnie zobaczycie sobie statystycznie, że na przykład są najmniej zyskowne, więc możecie wtedy na przykład grać sobie tylko, nie wiem, zgarniać sobie dany procent z rynku w ciągu tygodnia, ale na przykład
tam powiedzmy trzeci tydzień miesiąca na przykład bardzo często jest na przykład najlepszym miesiącem, najlepszym tygodniem w ogóle w każdym miesiącu i tak dalej, więc jakby ten tydzień gramy na maksa, ile wejdzie. Więc jakby fajne jest budowanie takiej statystyki, bo teraz popatrzcie się, jak wartościowe dane, jak wartościowe informacje można właśnie z takich rzeczy wybierać. Więc mam nadzieję, że taki Excel dla Was naprawdę, takie wytłumaczenie tego Excela da Wam tyle wniosków, że naprawdę będziecie chcieli go robić skrupulatnie i naprawdę, naprawdę uważam, że to jest taka skarbnica wiedzy, że chyba głowa mała. Co Wy chłopaki o tym w ogóle? Dla mnie to jest bardzo dobrze zrobiona robota. Nie no, powiem Ci, że naprawdę czapki z głów, stary, za to, co robisz, bo no, taką statystykę nie jest łatwo zrobić, no nie? To naprawdę jest mnóstwo danych i ja wiem, jak to wygląda chociażby na Swipecoin Leverage, gdzie ja tych pozycji mam 1/4, czy tam 1/5 tego, co ty masz, więc naprawdę tutaj, stary, zajebiście dziękujemy, bo no, taka statystyka fajnie pokazuje właśnie, no, w którą stronę iść, nie? Tak. Myślę, że za te dane, które wam dostępniam i tak dalej, myślę, że fajnie by było, gdybyście... No dobra, wyślemy ci tą stówę, nie ma problemu, no. Jak będziecie po tym winy, to żebyście po prostu na swoich kanałach albo gdzieś tam, jak rozmawiacie z swoimi ludźmi, żebyście mówili o tej statystyce, o tym Excelu, bo naprawdę to są bardzo ważne dane i żeby każdy prowadził naprawdę bardzo dużą statystykę, bardzo dobrą, nawet kiedyś się możemy złapać, pokazać się jakiegoś Zooma, możemy zrobić grupowego tych profil, gdzie pokażę, jak robić takie formuły i jak na przykład stworzyć takiego Excela, bo jakby fajnie jest na gotowe, bo ja mogę zrobić kopiówkę i ci wysłać i tak dalej, ale uważam, że fajnie jest zrozumieć jakby tok budowania takiego Excela z tego względu, że możesz w ten sposób, jak zrozumiesz tok budowania takiego Excela, możesz zrozumieć to i jakby możesz sobie wyciągnąć, jaką dane tylko chcesz, nie? I tak dalej, więc to jest mega. A druga kwestia jest taka, że jakby zawsze, ja nigdy się nie uczyłem Excela, nigdy, totalnie. Uwierzcie mi, że ja się Excela nauczyłem 4 miesiące temu, 3 miesiące temu, 2 miesiące temu, kiedy budowałem tę statystykę. I naprawdę, to jest potarda wiedza, co można z tego wyciągnąć. A powiedz mi, ty jesteś z nami w czerwcu, na tym, ciebie chyba nie ma, nie? Na integracji? Prawdopodobnie będę, tylko że jakby ja na obecną chwilę jeszcze nie mogę określić. Okej, jak coś to ten, to weź lapka, to pomożesz. Tak, no myślę, że tak. Dobra, Krystiano, masz coś tam z Blaze'a? Tyle, przekazuję pan. Jeżeli chodzi o Blaze'a, to były tylko 3 transakcje, które dwie były odwołane dzisiaj rano. Już wam pokazuję, 2 transakcje były odwołane. Jedna transakcja dotykamy, nawet pisał nas na Discordzie, że zabrakło naprawdę, jakby ktoś doliczył spread, to jak najbardziej ta transakcja byłaby profitowa, no bo poszło to bardzo w fajnym kierunku i wystrzeliło to super do góry. Tylko no niestety nie przeczyliśmy tej właśnie naszej linii, jakby to powiedzieć, z widełkami, tak? Czyli ceny po dark, więc po prostu zaliczam to jako 0% i wpisuję, że transakcja po prostu odleciała. Jak ktoś spread dodał, to by go zabrało, ale niestety nie przeczyliśmy tej naszej ceny, którą podaliśmy, która była podana w aplikacji Blaze, więc po prostu tego uznaję to jako po prostu transakcję. Jakby nie to, że nie trafną, bo trafną było, bo poleciało do tego kierunku, jeżeli ktoś doliczył spread, to zarabiłby. Ale jest czysto stricte na wykresie, na takim suchej statystyce, no to nie przyczyniliśmy naszej po prostu ceny wejścia. Mieliśmy tak naprawdę wczoraj 2 transakcje podane na euro, USD, JZD, USD, które, jak to napisali edukatorzy na czacie, po prostu za długo po prostu byli cały czas w strefie. Teoretycznie mógłby tego nie napisać i bylibyśmy teraz na jakimś tam fajniejszym już kursie, no bo jak widzimy, euro USD fajnie odbiło, leci sobie kutowowi i NZD USD bardzo podobnie też sobie leci kutowowi, więc te transakcje, jakby to powiedzieć, gdyby nie napisali, że odwołują, no to transakcje byłyby trafne, żeby były na jakimś tam proficie, można byłoby powoli, jak to pewnie tam jeden z ekspertów, który wysyła te powiadomienia, napisał, żeby po prostu zabezpieczać tą pozycję. Jeżeli chodzi o wczorajsze zagranie z Blaze'a, które tutaj wam pokazywaliśmy na kanale Aurus, było to dla mnie takie łopatologiczne zagranie. Co to znaczy? Czyli rozegranie po prostu trendu od szczytów
i wchodziliśmy po prostu na odbicie się linii trendów. Nic więcej, żadnego kombinowania. Zrobiło to cały target, czyli zaliczyliśmy cały tutaj, że tak powiem, exit 2. Przy exit 1 zrealizowaliśmy 80% zysków, jak to jest w narzędziu mówione od Cristiano Lopeza i Evana Caprala. I jeżeli chodzi o następne zagranie na aukcie, to ja chciałbym zobaczyć sobie po prostu coś takiego. Znowu mamy linię trendów, tutaj się odbijamy. Mamy jakiś tam opór wsparcia, od którego się też odbijamy, bo widzimy, że to można powiedzieć, że wczoraj sobie bardziej konsolidowało niż dawało zarobić, jakichś większych kroków nie było. Przypuszczam, że to jest spowodowane newsami, które były w piątek i teraz troszeczkę rynek musi sobie odpocząć, więc zobaczymy, co finalnie zrobi. Gdzie tego się dowiemy? W szczególności u naszych edukatorów, m.in. Kamil Lewandowski, Evan Karol, Krystian Lopez. Tam dowiemy się na temat złota, tak? Którą stronę może pójść ono i czego musimy oczekiwać, żeby zagrać daną pozycję. Na ten moment ja chciałbym zobaczyć po prostu coś takiego na złocie, czyli czekam do podejścia 2180. Jeżeli tu mi się utworzy Golden Box, będę zagrywał sobie sprzedaż. Na ten moment trzeba tylko po prostu poczekać. I dzisiaj zbytnio nic nie mam tutaj do pokazania. Podsumowanie tamtego tygodnia jest już dostępne na naszym YouTube. Bum, zapraszam. Ale mieliśmy dużo też transakcji, więc w tamtym tygodniu coś nie było. Ale też takie tygodnie muszą być, nie można być tak, żebyśmy co tydzień mieli po 5-8%. Na plusie, także jak najbardziej 1,5% też jest jak najbardziej w porządku. No, jeżeli wszystko zbierzemy grosz do grosza, no to naprawdę bardzo fajne są. Więc na razie w tym tygodniu 3 razy Blaze zaliczyliśmy, że tak powiem, 2 razy odwołano, raz odleciała transakcja, więc zobaczymy finalnie, jak zakończymy ten tydzień. Także ode mnie to dzisiaj na tyle, zbytnio dużo nie ma. I zobaczymy, jak to finalnie wszystko. Kamilo, pytanie do ciebie tutaj od Grzesia. Ma pytanie, czy ta statystyka jest z każdej pozycji, czy są jakieś niezłapane? Bo jest na pewno mnóstwo niezłapanych pozycji, z tego względu, że ja jestem zwolennikiem tego, żeby statystyka była jakby realna, to musimy robić mniej więcej wszystko to samo każdego dnia, codziennie i tak dalej. I powiem tak, dla mnie, według mnie, z tego, co ja robię, najlepiej jest zagrywać pozycję do startu sesji londyńskiej, tak? Czyli jakby do tej godziny, żeby mieć po prostu już wszystkie pozycje odpalone. Ja to robię mniej więcej w ten sposób, że między godziną, powiedzmy tam 5 a 9 odpalam pozycję, jak mam wszystkie pozycje mam odrobione. Na przykład no, 99% czasu, który zagrywam i tak dalej, to jest do godziny 8. Do godziny 8. Czasami są takie sytuacje, że gdzieś mam jakiś tam poszczyt, bo coś tam się wydarzyło, czy coś tam, no to wtedy na przykład zagram do godziny 8.30, ale chyba się jeszcze nie zdarzyło tak, żebym miał po godzinie 8.30 jeszcze pozycje nie zagrane. Więc jakby moim zdaniem, jeśli codziennie od poniedziałku do piątku będziesz zagrywał pozycję na przykład o godzinie 8, 7.30 czy 8.15 i tak dalej, to będziesz mógł realnie sobie wyciągnąć z tego daną z całego tygodnia. Bo jeśli zrobisz tak, że na przykład w poniedziałek będziesz sobie zagrywał z rana, we wtorek będziesz zagrywał sobie o 14, potem będziesz sobie zagrywał o 17 i tak dalej. Tak nawet sobie zrobisz swojego Excela, gdzie chciałbyś sobie zobaczyć w przyszłości, który dzień jest najbardziej, na przykład nie wiem, który dzień w skali miesiąca, a potem w skali roku na przykład jest stratny i tak dalej, czyli którego dnia w ogóle na przykład warto nie zagrywać, co już z fajnym tipem, bo już wam podsiłem właśnie fajną wskazówkę i tak dalej. No to można na przykład takiego dnia już nie zagrywać na swoim koncie, bo na przykład w skali każdego miesiąca, na przykład czy z każdego tygodnia jest na przykład stratny i tak dalej, więc jakby warto zagrywać w tych samych godzinach, a na przykład robić sobie drugiego Excela równolegle, którego na przykład, jeśli ktoś ma czas, można zagrywać przed na przykład startem sesji amerykańskiej i tak dalej. I na przykład wtedy możesz sobie wyciągnąć i porównać,
swoją statystykę, czy na przykład warto grać w momencie sesji amerykańskiej, czy na przykład bardziej warto grać przed sesją londyńską i tak dalej. Więc jakby statystyka moim zdaniem musi być taka, żeby wyciągać ją codziennie, każdego dnia o tych samych porach i tak dalej. Bo na przykład o godzinie 8 może być super zyskowna, ale o godzinie 10 już może być super niezyskowna, bo na przykład już pewne pozycje wraz ze startem sesji londyńskiej już cię odpaliły i poszły do swojego tych profitu, czy do swojego stop lossa i tak dalej. Więc jakby taką statystykę, żeby wyciągać, no to po prostu trzeba to zrobić, przemyśleć i po prostu to zrobić tak samo każdego dnia. Czyli twoja statystyka jest wyciągana od poniedziałku do piątku z rana, tak? Z rana, tak. Przed startem sesji londyńskiej, więc do godziny 9 mamy start, nie? Czasami mi się zdarzy tak, że na przykład, nie wiem, o godzinie 8 wszystkie pozycje już zagrane i tak dalej, więc na przykład tam, nie wiem, 8:15 jestem gdzieś tam, coś tam robię i tak dalej, zobaczę, że jest, że na przykład pojawi się, nie? Mówię, po 8:30 już pozycji praktycznie nie dokładam, więc jakby to się nie zdarzy. Dobra, i tu jeszcze Ola pyta, czy zwracasz uwagę na newsy z rana? Ja w ogóle tutaj nie patrzę na nic poza tym, co jest na Harmonixie. Newsy mnie nie interesują, wiesz dlaczego? Dlatego, że jakby newsy powodują ruch na giełdzie i tak naprawdę dzisiaj było takie coś na jednej z pozycji. Czekajcie, bo jakby jestem na nowej platformie, poszczą transakcje, że właśnie newsy powodują to, że schodzi cena przeważnie do naszych widełek i albo idzie w stop loss, albo idzie do profitu, nie? Także jakby newsy, no tutaj uważam, że to jest granie właśnie bardziej pod newsy. Okej, okay, ja kiedyś słyszałem też takie fajne zdanie, że newsy to jest po prostu przyspieszenie tego, co i tak się wydarzy na wykresie, no nie? Brandon też chyba nie patrzy w ogóle na newsy. Jeszcze tutaj Grzegorz pyta, czy na M5C o godzinie 16 dokładasz zlecenia? O, tutaj fajnie, tutaj zobaczcie, sorry, że ci się wtrącę. Kamil właśnie Lewandowski fajnie pisze, że kopiujemy wszystkie zlecenia, które generuje Cypher, niezależnie od godziny, taka moja rada, no nie? Więc wtedy macie jakby całościową statystykę ze wszystkiego. Nie interesują was newsy, nie interesuje was timing na giełdzie, jaka jest sesja, czy nowojorska, czy londyńska, tylko po prostu macie całą statystykę ze wszystkiego, co wypluje. Oczywiście, no musielibyśmy być robotami i siedzieć tylko przy komputerze, no ale jeżeli ktoś ma i jest przy komputerze, no to też moim zdaniem właśnie kopiować wszystko po prostu, co wypluwa. Jak chce, to jak najbardziej zapraszamy. No dobra, słuchajcie, odpalę sobie tylko tutaj w nagrys. No mów. Jakby tam nie przyszło, nie wiem, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, bo jeśli przyjdzie, to mogę powiem, a jeśli nie przyjdzie, to odpowiedział. Okej. To wiecie co, bo jakby mam taki wniosek, bo z Kamilem tą statystykę również robimy i czasami Kamil ma mniej pozycji zagranych niż ja, ja mam tych pozycji więcej i tak dalej i ta statystyka jest taka, że u mnie ona jest bardziej profitowa niż u Kamila na przykład, nie? I jakby druga strona jest taka, że z tego można wyciągnąć taki wniosek, że im więcej pozycji jest, to tym ten procent powinien być lepszy, nie? Ale tak naprawdę nie zostało to sprawdzone, a druga kwestia jest taka, że nie wiemy jaka będzie skuteczność na przykład w późniejszych godzinach przy reakcji innych sesji i tak dalej, więc jakby jeśli ktoś chce to sprawdzić i dać znaka, jak to jest na przykład, nie wiem, zagrywając przez cały dzień, ile tylko da do tej pozycji, będzie mega super, nie, bo może się okazać, że zrobi jeszcze lepszy wynik i będziemy mogli jeszcze mieć więcej danych, jeszcze więcej danych statystycznych do tego, żeby wprowadzić jakieś kolejne zmiany i potwierdzić kolejne rzeczy. Więc myślę, że jeśli ktoś jest chętny, no to jak najbardziej. To ja mam taki pomysł. Zróbmy miesięczny camp. Każdy sobie wpłaci jakąś tam sumę do brokera albo wykupi egzamin gdzieś tam w prop firmie i miesiąc po prostu się zamykamy w chałupie i tradujemy od rana do nocy. Dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kryptoświrki, co tam się dzieje na kryptowalutach, już udostępniam ekranik, już pokazuję, co tutaj w trawie piszczy. Cymcy rymcym. Dobra, ekranik chyba jest udostępniony. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zagrania ze Swapcoin Leverage, to mieliśmy naprawdę zajebisty styczeń, który nam dał tu chyba 29 trade'ów, tak? Więc bardzo dużo. Przy zagrywaniu 1% mieliśmy ponad 10% przy entry 1, take profit 2. Przy zagrywaniu 1% z entry 2, take profit 3 mieliśmy 11%, więc naprawdę bardzo fajne procenty. Jeżeli chodzi o luty,
Znowu mieliśmy bardzo fajny miesiąc, mieliśmy 16 transakcji, więc dosyć sporo bym powiedział. Dla mnie wszystko, co jest powyżej połowy miesiąca, czyli jeżeli w miesiącu mamy, nie wiem, 30 dni i mamy powyżej tam 15 transakcji, no to jest moim zdaniem dużo na Swipe Coin Leverage, bo tutaj raczej swingi zagrywamy. No to mieliśmy też przy 1% około 10%. Później przy entry 2 TP3 mieliśmy około 16%, więc statystyka jakby styczeń, luty zajebista. Marzec otwieramy bardzo, ale to bardzo kijowo, tak? Czyli mieliśmy na początku Injective, który nam tam zaliczył take profit 2, ogólnie słabe zagranie moim zdaniem. No i później mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć stop lossów pod rząd i to były te dni, które my wypychaliśmy ATH, tak? Czyli byliśmy naprawdę blisko ATH, tutaj te zagrania były na wzrosty, widzę tutaj jeden short na Bitcoinie. Nic tak naprawdę nie weszło. Ja z tego wszystkiego zagrywałem tego shorta na Bitcoinie, tam rzucałem go na Discord, że ja go sobie gram. Te pozostałe trady ja omijałem, więc złapałem tego stop lossa na Bitcoinie. Mamy w grze Hony, to jest w ogóle taka kryptowaluta, którą można tylko grać na Dexach, na Dexach albo na CoinGecko, tak? Nie na CoinGecko, tylko tym, na... czekaj, jak on miał... Hony, chyba Hen... HNY, tak mi się wydaje. I on chyba na Coinbase jeszcze będzie rozgrywany. Nie, czekajcie, nie to. Już go szukam. Bo to jest w ogóle jakaś tam... O, dobra, chyba to. Kryptowaluta, którą ja w ogóle totalnie nie znam. I tu jak sobie zjedziecie właśnie, jak wpiszecie sobie na coingecko.com, wpiszecie sobie kryptowalutę właśnie, którą chcecie zobaczyć, no to przede wszystkim macie wykres, tak, macie kapitalizację rynkową, macie różne takie rzeczy, macie white paper, można sobie poczytać, social media odnośnie w ogóle tego projektu, jak to wszystko wygląda, więc każdy projekt możecie sobie przeanalizować fundamentalnie, no i dodatkowo macie w ogóle dostępność tego projektu na różnych giełdach, więc na przykład jest na Coinbase, ale nie wiem, czy tam jest w ogóle opcja futures. Ja na Coinbase nie mam swojej giełdy. Widzę, że tutaj jest po prostu na zdecentralizowanych platformach, więc na przykład jeżeli ktoś chce tradować coś takiego, no to trzeba podłączyć na przykład platformę z Metamaskiem, z Sol Walletem, tak, czy tam jakieś Trust Wallety i tak dalej, Solfare. Dużo takich po prostu portfeli zewnętrznych można połączyć z taką platformą, więc to jest troszeczkę więcej zamieszania. Ten trade ogólnie i tak buja się ciągle w widełkach, więc ja go sobie wpisuję po prostu pod statystykę, żeby zobaczyć, jak on wychodzi, ale ja tego trade'a po prostu nie grałem, tak? Ja go nie grałem, nie wychodzę gdzieś tam na razie na DEX-y, chociaż nie mówię, że w przyszłości tego nie będę robić, bo prawdopodobnie moim zdaniem na DEX-ach będziemy dużo trade'ować. Więc trade na razie się buja w widełkach, jeżeli ktokolwiek jest w ogóle zainteresowany. No i mieliśmy jeszcze tutaj Ethereum w nocy, to moim zdaniem było nie do złapania, chyba że ktoś faktycznie nie spał i nie wiem, czy to nie było podczas Go Live Nika Gomeza. On po prostu wrzucił powiadomienie z Ethereum, które od razu można było wchodzić po prostu z marketu w momencie wysyłania tej analizy, czyli sobie przybliżymy tutaj wykres, to był naprawdę mały tradzik. Więc tak jak widzicie, w momencie wysłania tej analizy on od razu był do grania. Zalicza nam take profit 2, później nam spada, wybija nam stop lossa, jeżeli ktoś grał na przykład z limitu, bo wiem, że kilka osób grało z limitu i zostało wyrzucone tutaj właśnie przez tego stopa, więc warto zawsze zobaczyć sobie na zakładce Swipe Coin Leverage, tam macie coś takiego jak chat, tak, Leverage Chat i tam Nick Gomez właśnie pisał, że było do złapania tam take profit 2, więc warto być po prostu na bieżąco. No i co? I lecimy sobie do góry, tak? I mieliśmy jeszcze ADE, Cardano, która nam po prostu nie zeszła do widełek. Więc ten trade nam odleciał, ja usunąłem moje zlecenia, więc nie czekam na spadek w ogóle. Czekajcie, to jest Polkadot, tu jest Cardano. Więc ja nie czekam już na spadek, ona po prostu już nam poleciała zbyt wysoko, więc po prostu trade sobie wpisuje, że nam po prostu odleciał, tak? Jakieś tam zdjęcie wrzuciłem na poczcie tutaj. Statystyki. Jeżeli chodzi ogólnie o krypto, co się dzieje, no to zobaczcie, bo mamy w ogóle bardzo fajny okres moim zdaniem i ja ciągle podtrzymuję to moje zdanie, co moim zdaniem najlepiej w ogóle jest robić, co moim zdaniem było najlepiej w ogóle robić, tak, do tej pory, która się wydarzyła teraz. Czyli przebijamy nasze all time high. I dużo osób myślało, o dobra, przebijemy all time high, zaraz będziemy spadać, zaraz będą korekty rzędu 20-30-40%, zaraz może sobie spadniemy do 53 tysięcy, zaraz może sobie spadniemy do 50, może jeszcze nawet niżej. Słuchajcie, jak najbardziej może to się zadziać, ja nie mówię, że nie,
Ale równie dobrze może być tak, że sobie troszeczkę pokonsolidujemy, zatrzymamy się, pójdzie jakaś szpila w dół rzędu 20%, zbierzemy część płynności i pójdziemy znowu do góry. Więc ogólnie moim zdaniem, co ja bym radził po prostu dla osób robić, to, co napisałem na inwestycjach. Nic po prostu tutaj nie kombinować, tylko grać po prostu schematem, który jest sprawdzalny, jeżeli oczywiście będziemy mieli dalszą kontynuację hossy. Czekajcie, ja tylko to znajdę. Zobaczcie. Szybkie info, w jakie projekty zainwestować. Dobra, to chyba nie to. Gdzie ja to wrzucałem? Trochę tych wiadomości się nazbierało. Dobra, to jest tutaj. Że stworzyłbym kapitał inwestycyjny, tak? I podzielił po prostu portfel inwestycyjny, który ty masz. Więc to nie są jakby wszystkie pieniądze, które ty masz naokoło, tylko po prostu pieniądze, które chcesz zainwestować, czyli pieniądze, które możesz w jakimś tam, nawet w 100% stracić. Czyli to są pieniądze, które nie potrzebujesz na spłatę kredytu, na życie, na rachunki i tak dalej. To są pieniądze, które chcesz wrzucić po prostu na inwestycje. I 1/3 kapitału zainwestowałbym od dzisiaj. Więc nie czekałbym na te spadki, po prostu chciałbym być 1/3 w rynku, po prostu, na wypadek, jeżeli faktycznie ten rynek by odleciał, bo jeżeli na Bitcoinie mamy już, zobaczcie, przebijamy sobie ATH, ale Ethereum ma jeszcze z 20% do naszego wcześniejszego ATH, tak? Zobaczcie, mamy jeszcze, no, 22% do naszego wcześniejszego ATH. Jeżeli sobie zjedziemy niżej na jakieś mniejsze tokeny, no to one mają jeszcze więcej tych procentów do wcześniejszego ATH, tak? Więc trzeba brać to pod uwagę, że powoli, co się może stać? Ja zakładam dwa scenariusze. Oczywiście się może stać zupełnie co innego, ale ja zakładam dwa scenariusze. Jeden scenariusz jest taki, że po prostu powoli, faktycznie, ten Bitcoin sobie będzie spadać gdzieś tam niżej, nawet w te okolice tych 53%, 53 000. Pierwszy przystanek, no to taki większy, będzie tutaj w okolicach 64-65. To jest pierwszy scenariusz, który może być i prawdopodobnie większość rynku będzie za nim sobie spadać. Ale drugi scenariusz, który może być, to że ten Bitcoin będzie sobie teraz tutaj troszeczkę range'ować i kapitał z tego Bitcoina nie będzie wychodzić z giełdy, tylko on będzie przerzucany, tak jak to było w wcześniejszych cyklach, na mniejsze tokeny, czyli właśnie Ethereum, później tam właśnie large capy, mid capy i small capy. Więc ja, co ja robię, ja nie wychodzę z rynku, ja nie realizuję zysków. Oczywiście nie mówię, że realizacja zysków jest zła, bo wręcz przeciwnie, moim zdaniem powinniście realizować zyski. Jeżeli ktoś tutaj jest i jest zadowolony z inwestycji, chce sobie coś wypłacić, chce sobie coś kupić, to jest zawsze dobrym pomysłem. Jeszcze nikt nie został biedny z powodu realizacji zysków. Więc jeżeli chcesz realizować zyski, to jest dobry pomysł. Pamiętaj, że każdy ma inne cele tutaj inwestycyjne i ja mam zupełnie inne od ciebie. Ja traktuję to ten tutaj moment, który mamy teraz, te wystrzały, te hossy, ten rok, jak przełomowy rok w świecie, w ogóle w całym świecie. Czyli, że powybijamy mnóstwo ATH, co właśnie się teraz dzieje, że bullrun na altcoinach będzie mega mocny, nawet nam się może nie śnić taki bullrun, który może mieć teraz miejsce. Ja po prostu biorę to jako takie life changing money do zarobienia, które jest bardzo proste, bo nie muszę tyrać tutaj skill-offem. Więc to jest moje podejście. Jakby biorę sobie pod uwagę to, że jestem w stanie nawet stracić 100%. Czyli jeżeli jutro by na przykład Bitcoin zawrócił, spadłby na łeb, na szyję do 20 tysięcy, biorę taki scenariusz pod uwagę. Czyli, że mogę po prostu wyjść z niczym. Więc ja gram mega agresywnie. Ogólnie moje portfolio nie jest zbudowane agresywnie, bo opiera się o solidne fundamenta, tokeny, solidne, fundamentalne projekty. Nie mam dużo tak zwanych low capów, nie mam w ogóle meme coinów, czy tam jakichś shit coinów. Tego po prostu nie mam w swoim portfelu. Mam projekty, które mają rację bytu, aczkolwiek jestem mega bullish nastawiony na te projekty. Więc podsumowując, jeszcze raz, 1/3 kapitału zainwestowałbym od dziś, 2/3 kapitału wrzuciłbym w DCA, czyli uśrednianie tokenów, które już masz. Jeżeli sobie wybierzesz na przykład, nie wiem, dajmy na to proste portfolio. Bitcoin, Ethereum, Solana, AVAX, Compound, Matic, Link. Moim zdaniem, no, jest jakaś tam szansa, jakiś tam margines, że może to po prostu spaść, ale moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że zrobi wam przynajmniej razy dwa, razy trzy, po prostu nawet kupując dzisiaj takie projekty. I to po prostu idzie na uśrednianie w skali tygodnia, w skali miesiąca, w skali codziennej.
Trzecią część kapitału zostawiłbym właśnie na korekty rzędu 10-30, może i nawet więcej procent i dopiero to wtedy dorzucał. Więc ja bym nie czekał na jakieś tam nie wiadomo jakie korekty, chociaż moim zdaniem te korekty będą miały miejsce, dlatego tak jak wczoraj pisałem, ja wyszedłem z moich wszystkich lewarowanych pozycji, tak? Zamknąłem wczoraj moje Ethereum, fajny jest plus $2000, to jest wczorajsza tak naprawdę dniówka realizowana, więc ja pozamykałem swoje longi. Ja myślę, że faktycznie gdzieś tam jakaś ta korekta będzie miała miejsce, ale nie wiem kiedy. Więc ja na przykład nie realizuję zysków ze spota, ja sobie na tym spocie trzymam. Jeżeli będą zjazdy właśnie 10-30%, no to mam ten kapitał, który wtedy dorzucam do rynku i tyle. I ja sobie po prostu czekam. Dla mnie nie ma różnicy, czy to będzie za miesiąc, czy to będzie za 2 lata. Ja jestem przygotowany i na za miesiąc, i na za 2 lata. Więc po prostu nie będę z tego wychodził. Tylko weźcie pod uwagę to, że możemy po prostu już tak nisko nie zejść. Dużo osób czeka, żebyśmy my sobie zeszli nisko, chcą podokupować sobie po prostu swoje projekty niżej, czekają na te korekty, widzą już gdzie idzie rynek, w którą stronę ten rynek idzie i niekoniecznie my musimy zrobić tą zawrotkę po tych, którzy na to czekają. Oczywiście możemy. Możemy wywołać jeszcze mnóstwo na przykład strachu, możemy, zauważcie co by się stało, jeżeli zrobilibyśmy coś takiego i spadlibyśmy na przykład na 30 tysięcy, 32 tysięcy, 32 tysiące, to by był naprawdę mega duży strach. Jak na razie mamy bardzo dużą chciwość, powoli zaczyna się duża euforia, wszystko pompuje do góry, praktycznie 100% rynku, które inwestowało w większe tokeny typu właśnie Bitcoin czy tam Ethereum, praktycznie są już na plusie, więc powoli zaczyna się gdzieś tam euforia, ale moim zdaniem spokojnie, dopiero wybijamy gdzieś tam ATH, dopiero zaczynamy ten prawdziwy cykl. Moim zdaniem jesteśmy w tym mid-markecie, tak? Czyli środkowym markecie, a najwięcej pieniędzy jest robionym w późnym markecie, w ostatnich 20% rynku. Kiedy to będzie? Nikt wam tego nie powie. Ani ja, ani największy specjalista wam tego nie powie. Na pewno nie powie wam pod kątem czasowości, na pewno nie powie wam pod kątem ceny, bo po prostu takich danych nikt nie ma. Tego, co się wydarzyło w tym roku, ETF-y na Bitcoinie, wielka spekulacja na Ethereum, czyli też wprowadzenie gdzieś tam ETF-ów na Ethereum, kolejne update'y, czyli Duncan chyba wychodzi w czwartek, mi się wydaje, na Ethereum, więc to jest naprawdę mega bullish rynek. Instytucje powchodziły, zaraz Wall Street się będzie interesować, już słyszę, że gdzieś tam Solanę chcą odkupować, więc naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo byczo. Aczkolwiek pamiętajcie, że jak jest zbyt bardzo byczo, na pewno ten strach będą chcieli też napędzić. Po prostu ich rolą jest nas wykiwać. Więc to, co ja robię, ręce pod dupę, nie robię na pewno jakichś tam gwałtownych ruchów, czekam sobie na spokojnie i tak jak powiedziałem, następne kilka miesięcy jestem naprawdę byczo nastawiony, a później mi się wydaje, że będzie zjazd, jakiego jeszcze świat nie widział i dużo osób, 90% osób zostanie po prostu z niczym. Nie zrealizują zyski albo zrealizują te zyski zbyt wcześnie, przestraszą się i po prostu tyle z tego będzie. Więc obserwować, wysyłam tutaj na pewno do Przemka Wójcika na Go Live, no bo po to macie Przemka Wójcika, który analizuje to dużo lepiej ode mnie. Pamiętajcie, ja zawsze to będę podkreślać, że ja na rynku jestem dopiero od 3 lat, tak? I tak naprawdę te 3 lata nie były jakieś nie wiadomo jak zaawansowane, więc pamiętajcie, że macie lepszych specjalistów, macie Przemka Wójcika, który jest na Go Live, macie Curtisa Cobaina, czyli mojego ulubionego edukatora, który jest na Go Live, macie Mike'a Sotero, którzy przeżyli już kilka takich cykli i wiedzą, z czym to się je i mają dużo więcej takich insider wiadomości niż ja, więc na Go Live to wszystko macie. Tutaj widzę, Ania pisze, ktoś u Przemka na sesji pisał na czacie, że jest na Binance pod inną nazwą. Aha, chyba chodzi o tego Honey, więc może być. Honey to pochodnia token od Bera i sieci Bearchain. Robię tam codziennie misję pod dropa, warto się zainteresować Honey i Bera. PS Kamil, mega robota. No, więc widzicie, nawet wiecie czasami informacje, których ja nie wiem. Więc jak najbardziej, no kurczę, ja będę z wami szczery, kto mnie zna, kto już jest w akademii, kto już jest w Take Proficie od x miesięcy, wie, że ja o tym trąbię non-stop. Nawet na spotkaniach takich stacjonarnych, gdzie głównie na przykład poruszaliśmy tematy związane z psychologią, z IBO, z marketingiem, jakieś tam rzeczy tradingowe, to ja ciągle trąbiłem o tych kryptowalutach. I ja to mówiłem, jak Bitcoin miał 20 tysięcy, 25 tysięcy, nawet poniżej tych 20 tysięcy. I ja ciągle mówiłem, nawet są nagrania z tego, nie pamiętam, kiedy tam w Warszawie mieliśmy takie spotkanie, jeszcze przed naszym wylotem,
przelotem do Tajlandii. Mieliśmy takie spotkanie, gdzie ja wręcz prosiłem, żeby wrzucić w ten rynek, bo wszystkie kropeczki po prostu mówią jasno, że będziemy mieli mega wystrzały. No i te mega wystrzały już mamy. I teraz jest pytanie po prostu, co dalej? Czy dalej będziemy kontynuować po te 100 tysięcy na Bitcoinie? Moim zdaniem tak. Kiedy? Nie wiem. To wszystko przyspiesza. Czegoś takiego, że ATH jeszcze przed halvingiem jeszcze nie mieliśmy, więc moim zdaniem wpisywanie to wszystko w cykl, który się tam powtarza czteroletni, jest już bez sensu, bo już się coś tam pozmieniało. Nie wiadomo, co się stanie. Po prostu świat przyspiesza, mocny kapitał wchodzi na ten rynek, więc po prostu trzeba się do tego rynku też adaptować. Na pewno bym nie wychodził z transakcji, no chyba, że ktoś faktycznie chce realizować zyski, no to częściowo bym to robił, ale na pewno nie wychodziłbym całościowo z tego rynku. Ja prawdopodobnie na swoim ledgerze zostawię około 10%, może nawet z 15% moich głównych kryptowalut typu Bitcoin, Ethereum, może tam się znajdzie Solana, może tam się znajdzie AVAX, jeszcze nie wiem, ale na pewno Bitcoin i Ethereum około 10-15% będę zostawiać. Nawet na kilkanaście lat po prostu w przód. Te część tokenów po prostu się z nimi ożenie, ale resztę ja wychodzę z rynku. Ja wychodzę z rynku 90-85%, nawet może ponad, po prostu będę wychodzić z tego rynku. Nie chcę złapać najwyższej górki. Chcę złapać kilka razy X-ów na moim portfelu, czyli to, co mam ustalone, i jeżeli ja będę widział po prostu mega dużą euforię, będę widział takie targety właśnie, które mnie interesują, ja od razu klikam sell, dziękuję, na razie mnie nie ma, I'm out, bo wydaje mi się, że, znaczy jestem nawet przekonany, że 90% tych tokenów, które my teraz mamy, one po prostu zaliczą glebę i zaliczą to srogą glebę. Więc fajny czas, naprawdę zajebisty czas, jeżeli ktoś mocno do tego przysiądzie, to jest w stanie zrobić dobre wyniki, więc kurczę, no co, nie pozostaje nic innego jak po prostu być mega aktywnym. Ja to, co mówię od pół roku, to, co mówię od roku, olej imprezy, olej znajomych, olej przyjaciół, nawet olej po części rodzinę, oni nie uciekną, naprawdę, oni to zrozumieją. Ja z moją mamą wczoraj znowu dokładałem kapitału. Po prostu wiem, co się dzieje i wiem, że ten czas, może ten rok, może następny rok, nie wiem, jest naprawdę przełomowy, jest zajebistym czasem, żeby poświęcić full focus na to, co się dzieje w chwili obecnej. Później zarobicie sobie pęgę siana, wróćcie sobie do przyjaciół, wróćcie sobie do rodziny, kupcie im prezent, bo po prostu moim zdaniem takiej szansy już nie będzie. Na pewno nie na tym rynku, na pewno nie tak łatwo, jak to jest teraz. No i co? Chyba wszystko, nie? Słuchajcie, przypominam, że mamy... No? Fajnie. To nad czym pracuję, słuchajcie, to pracuję nad tym, żeby jeszcze wrzucić boty, które będą powiadamiały o go live'ach. Czyli czekajcie, udostępniam ekran, żeby na przykład było coś takiego, tak, że jeżeli na przykład jakiś edukator zaczyna go live, to żeby na przykład bot dał info, więc wtedy będzie to trochę ułatwienie dla osób, które chodzą na zagraniczne go live'y, żeby takie powiadomienie po prostu przyszło. Na razie muszę troszeczkę ogarnąć te boty, bo to nie jest aż takie proste. No i co? Standardowo przypominam o spotkaniach offline, czyli mamy integrację w czerwcu. Tutaj wszystkie informacje, chyba jeszcze są miejsca, bo tam wczoraj widzę, że Agata właśnie pisała, więc chyba są jeszcze miejsca, odzywać się do Pauliny Sturm, jak ona we wszystkim pomoże. Wiem, że tam te domki chyba były wczoraj kupowane, albo dzisiaj będą kupowane, więc ostatnie dni. No i w listopadzie lecimy sobie do Meksyku, więc jeżeli ktoś chce się wybrać z nami na wycieczkę do Meksyku, spędzić 2 dni na międzynarodowej konwencji, posłuchać o tradingu, posłuchać o inwestycjach, posłuchać o rozwoju, posłuchać o przedsiębiorczości, później pewnie sobie troszeczkę będziemy zwiedzać, no to ten Meksyk, zajebista sprawa, więc polecam wszystkim. No i co? Standardowo odsyłamy tutaj do Go Live'ów, do Kamila Lewandowskiego, do Przemka Wójcika, do zagranicznych edukatorów, Christian Lopez, Evan Cabral, mój ulubiony Curtis Cobain. I chyba tyle ode mnie. Chłopaki, coś chcecie dodać? Dokładnie. A ja powiem wam, że wypadło mi dokładnie 3-5 listopada wesele w Grecji. W Grecji wesele fajnie było. Jeszcze był kusunek, którego nie widziałem praktycznie w Boże 2 razy w swoim życiu i tak dalej. Nawet sorry, dałem raz. No, ale co, wybór pan, bo widzimy się w tym. To są te priorytety, słuchajcie, to są te priorytety. Ja wiem, że niektórzy wybraliby wesele i jak najbardziej mają do tego prawo, ale niektórzy też wybierają na przykład Meksyk i też moim zdaniem jak najbardziej mają do tego prawo, no nie? Słuchajcie, idę montować jakiś kejsik na
telefon, żeby mi się nie rozbił. Więc wszystkim życzymy miłego dzionka, smacznej kawusi. Ja zaraz sobie jeszcze jedną zrobię i siadam przed wykresy, siadam nadrabiać tak naprawdę Go Live. No bo wczoraj miałem dużo rzeczy i nic nie pooglądałem. Więc tyle. Dzięki panowie, dzięki, że byliście. Widzimy się w czwartek. W czwartek o 8 się widzimy. No. Dużo zdrówka życzymy. Na razie.